Witam z ulicy Balladyny, naszego boiska. W tle remont ulicy Balladyny, taki gruntowny. Dzisiaj vlog raczej mówiony, na szybko. To wynika z moich różnych wyjazdowych planów. Zaczynamy. Rundę rewanżową zaczęli trampkarze na boisku Pszczelej Woli, podejmując, obie obaroczniki podejmowały zespół Hetmana Zamość. Trampkarzy starszych to dwie różne połowy. Pierwsza znakomita wykonań naszego zespołu, dużo sytuacji podbramkowych, ale tylko jedna bramka. Druga to przewaga Hetmana, wyrównanie, w sumie 1-1. Pierwsze stracone punkty w tych rozgrywkach, ale to nie zmienia faktu, że ciągle jest nasza drużyna na czele grupy drugiej. Bramkę dla naszej drużyny zdobył Kamil Szabłowski. Zdecydowanie skuteczniejsi byli trampkarze młodsi, rocznika 2005, którzy rozgromili zespół Zamościa. Jak odnotowano na portalu PKS Lublin, nie było to porywające spotkanie, ale zwycięstwo 8-0 pokazuje wyraźną przewagę naszego zespołu. Bramki zdobyli Jakub Welter 2, Patryk Filozof 2, Szymon Gęca 2 oraz Marcin Kowal i Jan Gieroba. BKS cały czas jest na czele z przewagą 6 punktów właśnie nad Hetmanem. Nie!
brawo. Do hałasu remontu balladyny doszła nasza hałas naszej kosiarki na boisku. Tutaj się odwrócimy, spróbujemy wychwycić. Gdzieś tam w tle jeździ Kosi, przygotowuje boisko na balladyny. A my wracamy do vloga, do naszych młodzików. Młodzicy starsi zagrali mecz na szczycie w Hrubieszowie z miejscową Unią. Ponownie pewnie wysoko pokonali miejscowych i objęli samodzielnie stawkę, samodzielnie prowadzenie w ligowej stawce z 13 punktami. Bramki dla BKS zdobyli Stanisław Gieroba 2, Łukasz Mulawa 2, Patryk Mazur i Sebastian Koziej. Brakuje szczęścia i skuteczności młodzikom młodszym, którzy grali wyjazdowe spotkanie w Biłgoraju z miejscowym Osirem. Mimo przewagi, mimo wielu sytuacji podbramkowych, to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa. Wygrali skromnie 1-0. BKS na 5. miejscu w grupie 5. Najmłodszy ligowy rocznik, rocznik 2008, kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym razem nasi zawodnicy pewnie pokonali zawodników Motoru Lublin aż 5-0. Bramki strzelili Marcel Tama 2, Nikodem Żeleźnik, Jakub Czochra i Igor Sobczyk. Trzecią porażkę odnotowali nasi juniorzy, młodsi grający w centralnej lidze juniorów młodszych. Grali z liderem, z Resowią Rzeszów. Natomiast nasi zawodnicy ulegli liderowi na swoim boisku 2-0 i znowu znaleźli się w strefie spadkowej grupy D Centralnej Ligi Juniorów. A przed nami dwa wyjazdowe mecze z Koroną Kielce, która jest w tej chwili wiceliderem, i z Krakowią, do której mamy 4 punkty straty. Życzymy powodzenia, a nasi juniorzy przegrali 0-2, tracąc bramki, obie bramki w pierwszej połowie. Rocznik 2009 kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, dzieli i rządzi w orlikowej lidze. Kolejne dwa zwycięstwa poparte dobrą grą z Wrocławią 7-4 i z UKS Dysk 3-0. Bramki dla BKS-u z meczu z Wrocławią zdobyli, Tyczyński 2, Konefał 2, Geneja, Misiejuk i Borowski, a z UKS Dys 2 bramki zdobył Geneja i 1 Mazur. You've been struck by a smooth criminal.
salutation. Tell me how been intimidation. And you okay? You okay? You okay, Daddy? 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 And you okay? Would you tell us that you're okay? The sound of a window, they shut you. I could sit in the way. Give me two of my mind. All the best days on the comic. And then I ran into the bedroom. You were sent down. It was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Bravo! Druga! Ma, Michał, a po co lewo mogę? Popatrz! Brawo! Proszę! Relacje z występów rocznika 2009 są na kanale YouTube BKS Lublin. Warto popatrzeć, bo to ładna gra. Zaczynamy od informacji o głosowaniu na budżet obywatelski. Zaczyna się głosowanie. Zachęcamy do głosowania na dwa projekty. Jeden to M86, czyli mały projekt. Szkolimy razem BKS i Sygnał Lublin oraz M63, boiska na terenie Lubelskiego Klubu Jeździeckiego. Głosowanie trwa od 23 września do 10 października. Zachęcamy do głosowania. Troszkę podziękowań. Dziękujemy firmie Bandshop.pl i panu Krystianowi Mazurowi za wsparcie rocznika 2009. Pan Krystian też wspiera regularnie kanał BKS-u, kanał również Beksa Vlog, relacjami z rozgrywek rocznika 2009. Za wszystkie te rzeczy bardzo dziękujemy. Dziękujemy również firmie Pol Bio Eko Polska Spółka z o.o. za ufundowanie strojów dla rocznika 2006. Dziękujemy. Szczegóły dotyczące wsparcia, dotyczące firm na stronie BKS Lublin. Tam większe, dłuższe podziękowania. To tyle w tym wydaniu vloga. Nie zapomnijcie go polubić. Nie zapomnijcie udostępnić go swoim znajomym. Kto jeszcze nie zasubskrybował, to oczywiście polecamy subskrypcję tego kanału i do zobaczenia.